Ej, hej, hej, dobry dzień, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Barnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Going Medieval. W trakcie przygotowywania się do tego odcinka, wyskoczył mi taki oto komunikat. Zbawienie. Filozofowie ładu naturalnego. Oswald twierdzi, że ucieka przed grupą rozwścieczonych filozofów. Ciekawie to brzmi. Został przez nich pobity z powodu rozumowania redukcyjnego, epistemologicznego sceptycyzmu. Nie mam pojęcia, o czym rozprawiali, ale nie chcieli mnie słuchać. Czy zaproponujesz mu gościnę? Możliwe są pewne reperkusje. O kurde. Epistemologiczny sceptycyzm. Rozumowanie redukcyjne. To pierwsze mi brzmi jak bankowość. Dobra. Sztuki kulinarne. Dobra, weźmy go. Skąd on przyszedł? Stąd. Trochę niedobrze. No ale dobra. Więc możliwe, że będzie atakowana ta brama. Musimy tutaj przeprowadzić mur, tak żeby ich maksymalnie szczelizować. Problem polega tylko na tym miejscu. Tak. Myślałem, że to będzie dobry pomysł. Ale zaczynam powoli w to powątpiewać. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra. Zacząłem tutaj rozstawiać poletka do zasadzenia brzus. Mniej więcej co 5, tak? Kiedy mnie zaatakował właśnie ten event. Tutaj nie postawimy, bo tu jest kamień. Jeżeli nie damy tutaj bramy, to miejsce może być idealne. Problem tkwi w tym, że jak będą atakowali tędy, to te drzewa będą nam robiły niestety za zasłonę dla nich. Więc to nie jest idealne rozwiązanie. Wręcz powiedziałbym nawet, że jest fatalne. No ale cóż, trzeba coś poradzić, tak? Potem to ewentualnie troszeczkę pozmieniamy. Mamy tak, brzozę. Mamy klon. Mamy dąb. Jedna sadzonka dębu, jedna sadzonka klonu. Sosny? Nie mamy sosny. Mamy dąb. Wszystkie drzewa są praktycznie takie same. Nie jest to w żaden sposób zbalansowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na szóstym polu. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu. Zmniejsz strefę. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy nam drewna. Na jakiś czas przynajmniej. Jeżeli mają atakować z tej strony. To niedobrze. To niedobrze. Musimy się pozbyć tych drzew tutaj. Na pewno te drzewa idą papa. Tak. I musimy coś zrobić z tym miejscem. No dobra. Jest tak. Wykopaliśmy troszeczkę złota i wapienia, więc możemy sobie pozwolić na te fortyfikacje. Tutaj może zróbmy na 3. Na 3 i na 3. Taką wieżę tutaj zróbmy wypust. I doprowadzimy to tutaj. A tu zróbmy coś takiego. I tak. Mam nadzieję, że to się nam nas nie zemści. Ewentualnie pogróbmy to. O. Pięknie. I tylko, że no tak, oni mogą nas próbować obchodzić. I będą szli na tą bramę. Na bramę, która de facto nie jest jeszcze skończona. Jej. Niedobrze. Dajmy drewno. Nie tak. Drewno. Tu.
Tu. Tu. I tu. I tutaj podwójna brama. Ale tu już sobie wybudujemy schody. Tak. Myślę, że tak. Z jednej i z drugiej strony. Pyk. I tutaj też pyk. I tak. Fortyfikacje obronne. Tutaj. Myślę, że tu. A tutaj po zewnętrznej. O tak. I mamy możliwość zrobienia narożnych? Owszem, mamy. Pięknie. Szkoda tylko, że to się samo z automatu nie robi poprzez detekcję. Byłoby to wtedy przyjemne. Dobra. Zróbmy sobie może przejście. O, tylko tyle. Może być. Nie narzekam. Pięknie. Jest mur. I wiecie co? Ja coś spróbuję. Zobaczymy, czy to podziała. Wybudujemy coś takiego. O. Skoro zwierzęta przez to przechodzić nie mogą, to zobaczymy, czy ludzie mogą. Będzie śmieszna sprawa, jak to wypali. To mało zasobów potrzeba na to, bo to idzie z wikliny. Więc spokojnie. Nie wiem, czy zdążą z tym, bo to mamy prawie półtorej dnia do ataku. Więc mogą być problemy. Mamy trzech łuczników. Oswald. O właśnie. Jak u ciebie z walką wręcz? Kiepsko. Ale strzelectwo... No, nie mamy niestety... AI. Kto jest lepszy? Erik? 2 kontra 5. Dobra, wyposażymy cię w ten Morgenstern i w tą puklerz. A Erikowi damy ten podwójny Morgenstern. U, no to kiepsko. Kto ma większą walkę wręcz niż Erik? Chyba nikt. Winfred. Eryk, jak twoje strzelectwo? 11. Dobra, Winfred, bierz to. Czy ty masz pancerz? Owszem. Dobrze, to Winfred. Ty pamiętam, że miałeś pancerz, bo szedłeś polować. Zrzuć go. I... Będziesz walczył wręcz, a Erik weźmie łuk. A! Czekaj, nie, dobrze. Nie, no dobrze było. Winfred, wracaj potem pancerz. Co ja wyprawiam? Dobra. Zobaczmy tu. Letnie ubranie. Tu był też hełm gdzieś. Dobra, i wyposażymy cię w hełm. Christian, jak u ciebie walka wręcz? Czy mam jeszcze jakieś pancerze? O, chyba nie. A jak tam nasze stacje? No niestety jeszcze nie zostały wybudowane. Jest od groma robot tutaj.
Naprawdę, robota pali się w rękach wręcz. Został jeden dzień. Czy tego wapienia wystarczy? Owszem, wystarczy. Świetnie, świetnie. Czy mamy jeszcze jakieś inne konstrukcje? Mamy ten płot wiklinowy do zrobienia, ale to jest stosownie chwila. I tak, będziemy potrzebowali też tutaj podpory. Może nie tu, a tu. O, tak, lepiej. Ze schodami z tej strony, tak? O. I ustawmy też... Mam nadzieję tylko, że nie przeginam. Ilością fortyfikacji obronnych. Okej. Też nie, taki narożny. Okej. I tutaj z tej strony również. O, nie, bez tego. I tutaj też mamy też taki narożny. Powinni nadejść z tej strony. No okej, zaczyna drewno brakować. Dobra, zetnijmy też ten zagajnik. Okej. I myślę, że te drzewa również. O. O. Praca, 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 moi drodzy państwo. Niestety... Nie ma czasu na sen. Nie ma czasu na sen. Wybaczcie mi, ale... Potrzebujemy... ukończyć jak najwięcej tylko możemy. Zostało 18 godzin do ataku. Może wam zrobię... Krótką drzemkę po 5:03. Okej. Tak na 3 godzinki. I potem kolejną krótką drzemkę o 12:00. Okej. Mur musi zostać ukończony. A, brakuje wapienia. To tu jest najlepszy w wydobyciu. Dawaj tu. Szybko. Potem tu. Ach, niestety. Nie ma takiego kolejkowania, nawet z shiftem. O, weź mi tutaj, nie tutaj. Jeszcze. To za mało. Aha, dobra, jeszcze to. Dobra, jesteś wolny. Ten mur trzeba ukończyć i tą wiklinę również. Boże, to wygląda jak potwór Frankensteina. Jak tam nasi ludzie? Statystyki. A, są wypoczęci. Krystian jest wypoczęty. O, ludzie. Tutaj tylko Winfred, którego troszeczkę ściorałem. Ma się gorzej.
Dobra, co robi Karola? Karola zbiera drewno na budowę. Okej. Okay. Zostały 9 godzin. Nie zdążymy. Nie ma takiej opcji. O. Kto tu biegnie? Eryk. Oh shit. 7 godzin. Trzeba wybudować to. Dobra, Karola. Jest 13. Poszli spać na 3 godziny. Niedobrze. Rozkład zajęć. 12, 13, 14 to jest sen. O 14 wstają i zostaje jeszcze 5 godzin roboty. O 15 wstają. No nie mówcie, że budujecie krzesła. Błagam was. Czy ja mogę ustawić priorytet na budowanie? Ja pierdzielę. Dobra. Karola, bierz się za to. A Christian już się bierze za to. I za to. Karola? Tu jesteś. A! To. Lecisz. O kurde. Jesteśmy załatwieni. Dobra. Tristan. Jedź tu. Już nad tym pracuję? Świetnie. Nie, nie, nie. To. Buduj to. To. Teraz to. Okrutni zbój. Filozofowie ładu naturalnego. Niektórzy są brodaci, a inni noszą okulary, ale wszyscy co do jednego mają gniewne miny. Gdy do osady zbliżają się filozofowie ładu naturalnego, roztaczają woń pergaminów i wosku do pieczęci. Oswald musi pójść z nami, ogłasza najstarszy pośród nich, wymachując długim, poplamionym inkaustem palcem. Mamy do wyrównania rachunki. Uwała. Odmawiamy. Dwóch uczników. Dobra. Idą stąd. Dobra. Eryk i Karola. Eryk i Karola. Na mury. Czym prędzej. Christian, John, Oswald i... Tutaj. Szybciutko. Pytanie brzmi, czy pójdą tu, bo tu mamy te stosy, cholera jasna. Tak. Cholera jasna. Karola i Eryk. Tu lećcie. A reszta? Tu. Rozdzielają się. Dobra, Karola. Stawaj tu. Eryk, stawaj tu. Będziemy ich lurkować. Pięknie. Świetnie. Jeden załatwiony.
Potrzebujemy łuków. Dobra. Ty idziesz na pierwszą linię. Ktoś tu jeszcze ma. Ty idziesz tu. Dobra, wszyscy na niego. O, mają tarcze. Całkiem porządne. Wszyscy na jednego, wszyscy na jednego. O nie! Uciekać stamtąd. Ktoś padł. Christian. Nie no, Christian się trzyma jeszcze. Okej. Po murach nam biegają. Fatalnie. Uciekajcie tu. Albo lepiej, tu. O kurde. Jak oni tu w... Barnesus, ty debilu. O cholerę stawiasz wewnątrz fortyfikacji, a schody, kiedy nie jest gotowe... Ach. Tutaj sobie całkiem nieźle poradzili. Pięknie. To co z naszymi łucznikami? A i tu jest zejście. Ożywy mędy. Tu na nich. Albo wiecie co? Zrobimy to lepiej. Zrobimy to lepiej. Tak. Będziemy się bronić tutaj. Dobra, brać go. Dobra, ubity. Cedric, łucznik, okej, świetnie, lecimy tu. W sumie tu nie wejdą, tu nie wejdą. Widzicie przed nich, okej. Oswald, Oswald obrywa i to całkiem srogo. Czemu wy stoicie, nic nie robicie? Oswald padł. Czemu porażka? Czemu porażka? Jest lato 1353 roku, gdy osadnicy zostają zaatakowani. Ich ciężka próba trwa 3 godziny 38 minut. Na szczęście atak przeżywają wszyscy mieszkańcy. Podczas walki poległa następująca liczba wrogów 7. Wśród osadników największą odwagą wykazał się i najwięcej ciosów zadał wrogom Karola Lane. Największych obrażeń doznał John Stevenson, myśląc jedynie o obronie osady Whitwell w godzinie próby. Należy odnotować, że najwięcej ciosów zablokował Christian Druel. Niektóre budynki osady Whitwell zostały zniszczone przez wrogów. Stos. No, te stosy właśnie po to były. Jezus Maria, weź... Trzymajcie mnie, bo zaraz nie wytrzymam. Dobra, jest. Zebrać rannych. Eryk, czemuś ty się tam... Ale dobra. Dobra. A tutaj jeden gość ucieka. Wilfred. No ale pięknie, mamy 6. I wybroniliśmy się. Nawet. Jestem ciekawy, ile tych stosów padło. Wszystkie? Mam wszystkie. Okej.
I tutaj jest ich sporo. Całkiem niezły sprzęt. Te hełmy. Dobra. Christian, powiedz mi, że... Tak, jest... Jesteś... Uzdrawianie. Ale uzdrawianie w sensie... Dobra. I rozkład zajęć. Sen. Wraca do normy. Dowolne. Wraca do normy. Ale to nie tak do końca do wraca do normy. Damy mu im od 4 godziny. Tak. I pracę. Zostawmy im tak 3 godziny wolnego czasu. Ten czas macie na pracę. I... 2 godzinki przed pójściem spać, wypoczynek i godzinka po wstaniu. Myślę, że takie coś będzie dobrze. Będzie git. Jak tam zdrowie? Tutaj no niestety krwawi Eryk. Czy Christian możesz się nim zająć? Priorytezuj leczenie. Okej. I John. Priorytezuj leczenie. Okej. No i fajnie. No i fajnie. Osadnicy zaczynają się denerwować. Co ci nie pasuje? Widziano zwłoki. No, nic dziwnego, że widziano zwłoki. W końcu przecież przed chwilą była bitwa. Czyż nie? Dobra, zbudujmy 2 stosy. Jeden tu. Drugi tu. I myślę, że tak samo tutaj. Czy jest tym stosom mogę już nadać? Nie mogę. Okej. No to nas będzie prześladować. Mamy stacje robocze do wybudowania. Mamy stosy do wybudowania i nie mamy drewna. Jesteśmy ugotowani. Tak. I myślę, że stąd możemy też powoli zacząć wycinać drewno. Tak samo jak stąd. Okej, to powinno wystarczyć. Są wyczerpani. A czemuż to? Czemuż to? Jesteście wyczerpani. Kurczę, brakuje mi takiego... przeglądu. To są przedmioty. No i zasoby. Ale brakuje mi takiego przeglądu ludzi. Niby mogę ich tutaj klikać, ale... w takiej tabelce. To byłoby naprawdę fajne. Gdybym miał w takiej tabelce możliwość przeglądnięcia. Co, kto, jakie ma statystyki? Okej. Wszyscy są względnie na nogach. Żeby oni sami sobie gasili? No a to wychodzi. Ej, dobre. To jest dobre w takim razie. Dużo drewna. Czy tutaj... A, tu jeszcze nie zostało wydzielone. Nie no, zostało, ale nie zostało zasadzone. Ho. No dobra, zostawmy na razie tutaj, jak jest. Jest tak dużo zajęć do wykonania, że normalnie oni nie wyrabiają. Nie dziwi mnie to wcale.
I właśnie. Tak. Do widzenia. To. Idzie papa. Może nie to. Ale na pewno to. Tego tutaj nie chcemy. Ewentualnie zostawimy sobie tutaj miejsce na wieżę. Taką wysuniętą. Ale tutaj tego nie chcemy. Nie chcemy tego wejścia. Bo to naprawdę rodzi wiele problemów. I tak samo tutaj można pomyśleć o wyeksponowaniu tego miejsca. Tak. O, coś takiego. Może troszeczkę przesadziłem. O. Ale takie coś. Jak najbardziej. O, Winfred jest nieprzytomny. Co się stało, Winfred? Upadł, nie wstał. A Oswald jest jeszcze w dodatku. Dobra, Karola tutaj leci. Mamy ogrodzone? No, prawie że. O, tu jest przejście. No patrz. No i dobra, tutaj może zrobimy bramkę. Taką podwójną. Winfred jest nieprzytomny. Czemu nikt go nie zanosi do łóżka? Czemu Winfred jesteś nieprzytomny? Pokaż mi ty swoje statystyki. Wyczerpanie. Sen. Jest godzina 21. Rozkład zajęć. 21. Rekreacja. Dobra. Może przesadziłem troszeczkę z tym. O, tak będzie to. Zobacz. Pytanie brzmi, czy tutaj jest możliwość strzelania. A. Dobra. Najpierw niech to wybuduje. Niezgadne. Przez to, że nie ma tutaj podłogi zaplanowanej, to nie mogą tego zrobić. Tak. Okej. Okay. Dobra, to, to. I to są narożnikami. To trzeba obrócić. To trzeba obrócić. I to też. A to trzeba zrobić narożnikiem. Takim, o. Ładnie. No pięknie. To trzeba tylko jeszcze odwrócić. I jest pięknie. No, trochę tutaj się nam podziało. Kilka rzeczy wybudowaliśmy. Myślę, że całkiem sporo, jak na dzisiaj. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach. Tak więc przetrwaliśmy kolejne wydarzenie, które miało za zadanie nas stłamsić, zniszczyć, zmusić do poddania naszego terenu. Ale nie daliśmy się tym razem. Tym razem się nie daliśmy. Przypominam, że gra uznała nasze zwycięstwo jako porażkę. Nie wiem dlaczego.
Troszeczkę mnie to irytuje, ale wygraliśmy. Wygraliśmy, wszyscy nasi ludzie przetrwali, padła tylko jedna osoba, chyba Winfred, z tego co kojarzę? Albo Oswald? Nie pamiętam teraz. Ale bynajmniej udało nam się przetrwać. My rozbudowaliśmy się. Tak wygląda nasza w tym momencie twierdza. No i co? Zostało nam jeszcze kilka rzeczy do zbudowania. Do wydobycia na pewno te surowce, które będą... Och! Zobaczymy zresztą. Informacje historyczne. Majętność. Patrzcie, jak nasza majętność wystrzeliła. Zarówno w budynkach, w zasobach, jak i ogólnie wystrzeliła. Mamy coraz więcej wrogów. W zasadzie to tylko jedna frakcja Kościół Trzeciego Przejścia jest nam przychylne. Przychylne. No ale dobra, ja myślę, że w tym odcinku to już będzie tyle. Tak więc, jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale i chcielibyście otrzymywać informacje o wypuszczanych przeze mnie materiałach, zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie walnąć w dzwona, bo bez tego ani rusz. Dla was to tylko kilka kliknięć, a dla kanału to jest szansa na rozwój. A z kolei, jeżeli macie dla mnie jakieś porady, bądź chcielibyście do mnie zagadać, no to sekcja komentarzy należy do was. A ja z tego miejsca bardzo dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia z kanału ludziska. Hej, hej!